Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Na początku przepraszam za tak długą przerwę w nadawaniu na moim kanale. Znacie moje możliwości, a tu kurde 5 dni przerwy. Mamy końcówkę długiego weekendu, dokładnie 17.30 3 maja i powiem Wam, że plany na ten weekend miałem bardzo duże, a wyszło jak zawsze dupa wielka. Cytując klasyka, cały misterny plan też znów i niestety wszystko przez pracę. W piątek musiałem być do 18.45 i tak się porobiło, że musiałem przyjść do pracy w sobotę od 6 do 14. Ten dzionek już był po prostu zrypany. Na szczęście w niedzielę dopisała pogoda, ale tylko pogoda, bo no niestety moje genialne pomysły na spędzanie czasu niekoniecznie są, no spotykają się z taką aprobatą ze strony rodziny. No i wymyśliłem w sobotę, że skoczymy do mojego rodzinnego miasta, zrobimy sobie pieszą rundkę dookoła jeziora Paprocańskiego, 6,5 km marne, pooddychamy troszeczkę, popatrzymy na przyrodę i w ogóle wiecie, o co chodzi. A tutaj, czemu tak daleko? Nudzę się. Na daleko jeszcze. A kiedy się napijemy? A będą lody? Zróbmy przerwę. Masakra, masakra, ale chyba część z Was wie, o czym mówię. W niedzielę również była fajna pogoda i wpadłem na kolejny genialny jak dla mnie pomysł, natomiast reszta się już też średnio z nim zgadzała, czyli wycieczka rowerowa w drugim kierunku, czyli na Goczałkowice, tam na taki zbiornik, na taką zaporę. No ale już córy zaczęły stękać, że no wczoraj to tyle chodziły i są zmęczone, to one wezmą hulajnogi elektryczne, ale nie są w pełni naładowane, no to gdzie one dojadą, będą musiały wcześniej wracać i jak im się dwie kreski pojawią, to nas zostawią i wiecie, stękania na maksa. Także pojechałem rowerami z Renią i z Piotrusiem, dziewczyny tam jakąś część trasy pojechały tymi hulajnogami z nami. I tutaj kolejna dupa. Jakiś czas temu byłem w górach i niestety nie wyrobiłem na jednym z zakrętów swoją zjazdówką i przypieprzyłem w drzewo pedałem lewym. No i pedał tam się troszeczkę łożyska, tam się trochę porobiło. Ale generalnie jeszcze się kręcił, jeszcze działa. A póki działa, no to jeszcze troszeczkę pociągniemy. No i niestety wczoraj, jak dojechaliśmy już do takiego najdalszego punktu w Goczałkowicach, ten pedał mi odpadł. No ale na szybko jakaś tam reperacja, wiadomo, owinięcie gwintu, wypchanie, wkręcenie, jako tak otrzymało, jak się jeszcze nacisło od góry, no to te wykrzywienie tego czpienia w środku powodowało, że no, był tam jakiś nacisk i trzymało się to jako tako. Ale oczywiście prawy Marfiego, jak zaczęliśmy wracać, jeszcze na dwa pedały, że tak powiem, no to w miejscu prawym Marfiego, przypominam, w miejscu, gdzie było najwięcej kurde ludzi, rowerzystów, pieszych, wszystkich, ten pedał mi się wypierdzielił na ziemię. No i musiałem się zatrzymać, zejść ze swojej wypasionej zjazdówki, tłum ludzi, wszyscy się gapią, bo było brzdęknięcie, a ja ten pedał do ręki, siadam na rower, odpycham się lewą nogą jak na chłodnej drodze i pedałuję tylko prawą częścią roweru. No dramat, no ale dojechałem jakoś do domu. No i tak stwierdziłem, że skoro taki do dupy już weekend jest, no to jeszcze tak masochistycznie pogram sobie na Atari. A! Tutaj mam wrednych komodorowców, bo już się śmiejecie, a nie słuchacie do końca. Pogram sobie na Atari w trudną grę, a nie, że na Atari w redziule z podznaku C. Także odpaliłem sobie jedną gierkę, żeby się jeszcze powkurzać, zepsuć sobie już weekend do końca. I gierką tą jest Polarny Piotruś, czyli Polar Pier. No gierka jest naprawdę wkurzająca. Człowiek bardzo szybko się przy niej denerwuje, aczkolwiek chciałem ją Wam pokazać, bo czemu tylko ja się mam denerwować? Też się ponerwujcie, popróbujcie zagrać, zobaczymy, gdzie dojdziecie. Ja za cholerę po, nie wiem, 2 godzinach przy tej gierce, naprawdę 2 godzinach, nie przeszedłem tego levelu, który Wam prawdopodobnie za chwilę pokażę, bo nie wiem, bałem się, że uszkodzę joystick albo walnę w mojej Atari, także przerwałem dla bezpieczeństwa sprzętów i swojego. Dobra, koniec marudzenia, zapraszam na Polar Pier. Dobra, odpalamy Atarynkę. Dzisiaj mam troszkę inaczej zorganizowane to moje miejsce nagrywania, bo już miałem dosyć ciągłego odpinania, zasilania myszki, klawiatury z tego retro Maca, odkładania go na ziemię, żeby tam się laptop zmieścił. Teraz troszeczkę to porozsuwałem. Laptop jest w środku, ale pyknę Wam fotkę to tutaj podczas ładowania gierki i będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to moje profesjonalne stanowisko wygląda. Nagrywam dzisiaj też pierwszy raz przy użyciu nowego, starego statywu. Mam chwilowo pożyczony taki naprawdę solidną konstrukcję, która utrzyma, nie wiem, Canona jedynkę z największym obiektywem. Także no, mój telefon teraz na tym śmiesznie wygląda, ale w końcu nic się nie kolebocze, stoi pięknie, elegancko. Dobra, tu jest dekompresja, taka dziwna, bo przeważnie dekompresja to są takie, wiecie, beblanie się tych kolorków. Tutaj jest to tak rozwiązane, fajnie. I zaraz pojawi się ekran tytułowy i na szybko Wam wyjaśnię, o co chodzi w gierce. Dobra, Polar Pier. To jest Pier, ten gościu z wąsem. Jak sobie selectem wybierzemy na 2 graczy, to pojawi się jeszcze chyba Jacuzzi?
Jacuzzi on się chyba nazywał, ale nie sprawdzałem nigdy, bo nie podpinałem dwóch Joy, nie sprawdzałem, ale według instrukcji, jak gramy we dwóch, no to współpracujemy ze sobą, na tyle co zrozumiałem instrukcję, i jest czas, w którym musimy wykonać to, co musimy wykonać na danej planszy, a grając samemu nie ma czasu, jesteśmy tylko pierem. No i o co chodzi w gierce? O to chodzi, że każdy z nas ma jakieś hobby. Ja mam na przykład stare komputery, a tutaj ten pier ma hobby wciąganie flagi. Już wiem, co żeście pomyśleli, jak powiedziałem wciąganie, ale dobrze, wiedziałem, że tak pomyślicie, więc powiedziałem bardzo szybko wciąganie flagi, na tej zasadzie. No, i on sobie chodzi po planszach, po tam jakichś tam wioskach i wciąga sobie flagi. Oczywiście nie jest łatwo, bo w tym wciąganiu przeszkadzają mu różne przeszkadzajki, ale to do rzeczy. Naciskamy start i popatrzcie. Mam 4 życia na górze, widzicie. Na razie tą planszę nie gramy. Pokażę wam pewne zasady, które w tej gierce są. Lewo, prawo, standardowo chodzimy. Góra, dół, się nie dzieje nic. Prawym skaczemy. Prawym. Fajerem skaczemy. Fajerem skaczemy, ale podskakując do góry nie dzieje się nic, nie? Ale jak idziemy w jakimś kierunku i naciśniemy fajer, to poza standardowym skokiem, tak jak w innych gierkach, tutaj, ponieważ są klimaty polarne, nasz pier się wypierdzieli. Popatrzcie. I przez chwilę sunie po tym lodzie. To jest o tyle istotne, że jak robimy skoki, wiecie, gdzie są krótkie jakieś tam miejsca, że możemy się ześlizgnąć, spaść, spierdzieli gdzieś na dół, no to trzeba uważać, trzeba wycyrklować ten jego poślizg, żeby nie zlecieć. I teraz tak, spadając z wysokości możemy albo stracić życie, albo go nie stracić. Już tłumaczę, o co chodzi. Mam nadzieję, że te pieruny nas nie będą nie zabijać. Popatrzcie, tutaj jest odległość w dół, generalnie niewysoka, ale spadając, ciulnął głową w śnieg, wbił tam się jak struś, no i generalnie nie żyje, życie stracone. Natomiast możemy wykonać skok z dużo większych wysokości, tylko poczekać, pieruny... Co się stało? No, piorun mi poradził. Możemy spadnięcie z dużo większej wysokości. Obym tylko nie został trafiony. Ale nie zginiemy, ale pod warunkiem, że spadniemy na drzewo. Popatrzcie, tutaj jest drzewo pod nami. Wysokość jest większa niż była tam, ale tutaj mogę ten kierunkiem spaść. Popatrzcie, i nic się nie dzieje, bo jest drzewo. To nie widać, że on tam na te drzewo spada, tam złazi z niego czy coś, ale generalnie zasada jest taka, że jak spadamy na drzewo, nie giniemy. Także pamiętamy o poślizgu i o tym, że skacząc na drzewa nie giniemy. Dobra, ja się dam teraz tutaj parę razy zabić. Tutaj w ogóle fire naciskamy, są takie wyrzutnie, wyskocznie. Tylko damy się zabić, bo ja muszę ocalić życia generalnie do następnych leveli. Więc jeszcze raz sobie zginiemy. No i próbujemy zagrać. Dobra, naciskamy starcik. Teraz skupienie pełne. I jedziemy. Z tymi piorunami trzeba uważać. Lepiej spauzować, tak jak ja przed chwilką. Zobaczymy, czy teraz nie pierdzielnie w tym, co jest nad nami. Pierdzielło. Skakujemy. Tutaj sobie tkniemy już flagę, znaczy wciągniemy flagę. Poczekamy. Tutaj sobie teraz te wciągniemy na górę, te powciągamy. No i wracamy z powrotem tam na naszą kładkę. Tylko ja bym jeszcze chwilkę poczekał, czy tam nie pierdzielnie piorun, bo tutaj pośpiech jest złym doradcą. Lecę! Nie lecę, to już ta nazwa. Teraz lecę. Pyk. I hopla. Teraz tutaj z wyczuciem, poczekajcie. Lecimy na pałę? Ryzykujemy? Lecimy. Ach, kurde! Dobra, nie lecimy na pałę. Lecimy po kolei, z uwagą wielką. Poczekam, aż błyskawice zgasną. Tutaj możemy. Gdzie teraz pierdzielnie? Lecę. Stop, tutaj poczekamy. Czekajcie. Czekam, aż ta dupnie nad nami, nie? Nie dupła, czyli tutaj się... I spadamy teraz. Pyk. I wchodzimy do tego małego domku i mamy drugi level. Dobra, zaliczone. Drugi level jest w ogóle z dupy w tej gierce, bo tutaj się nic nie dzieje w ogóle, nie? To jest chyba takie pokumanie tylko, żeby na te drzewa spadać, bo nie mamy żadnych przeszkadzajek, zaznaczamy sobie tutaj, wciągamy te flagi, no i nic się nie dzieje generalnie. Jeszcze sobie tylko tą tutaj wciągniemy. Jeszcze nam zostało na górze dwie i mamy następny level. O, fire. No, za późno. Fire, na szczęście drzewka były. Jeszcze raz. I fire. I pyk, zaliczone. No i teraz kolejne niespodzianki. Naładowanie telefonu poniżej 15% mi wyskoczyło. Tutaj widzicie, z ziemi wyskakują takie kulki śniegu. No i trzeba po prostu przebiec tak, żeby nas nie pingnęła. Tutaj z 2-3 razy próbowałem. Tutaj trzeba od razu udać się na górę i schodząc te wszystkie flagi sobie zahaczać. I są dwa sposoby. Albo tutaj podskoczymy na tej kładce i się zapadnie ziemia pod nami i nas teleportuje na górę. Albo po prostu sobie tutaj skakujemy po tych trampolinkach naszych. Hopla.
Odciągamy wszystkie flagusie. Lecimy i tam na dole trzeba będzie jeszcze taką małą synchronizację, znaczy na dole. Tam widzicie, gdzie te takie stompersy są. Trzeba będzie taką małą synchronizację sobie zrobić, żeby to... Wow, ale prawie spadłem, żeby to przejść. Dobra, i teraz chwileczkę muszę się skupić. O, i widzicie, i level zaliczony. A tutaj się męczyłem trochę, powiem wam szczerze. No i tu jest przesrany level. Tutaj są te pingolone błyskawice. Chmur jest od zarypania i tutaj po prostu traciłem już cierpliwość. Grałem, tak jak słyszeliście, we wstępniaku kupę czasu w tą gierkę, ale nie udało mi się przejść tego levelu i szlak mnie tutaj trafiał. Tutaj wam, nie wiem, do straty żyć popróbuję, bo jest już późno i nie chcę się za bardzo denerwować przed snem, ale ten level jest porypany, nie? Dobra, lecimy. Tutaj musimy stanąć na tą kładkę i skacząc na niej kilkukrotnie, widzicie, wypuszcza się taki kawałek mostku. On niestety nie leci do końca, no i teraz musimy się prześlizgnąć, przeskoczyć na drugą stronę. Tylko jak już mi się udało spaść tam niżej, żeby kolejne flagi wciągać, no to zawsze mi piznął piewem, nie? Dobra, udało się. Tutaj... teraz gdzie możemy spaść? Bo tutaj nie ma drzew. Kurde, jak to było? O, tutaj spadł. No to nie wiem, chyba jak przelatujemy przez chmurę, też nie giną. Ta chmura może nas jakoś... Ta chmura nas może jakoś hamuje. Dobra. Nie, ja już nie będę śmiał, nie będę się denerwował. Nie będę się denerwował. Lecę na pałę, na fire. Lecę, spadam. Budujemy... Och! No i koniec. Dobra, robimy jeszcze speedrun'a jednego. Czekajcie, bo start nacisnę. Tak jeszcze na chwilę. Filmik krótki, 7 minut dopiero. Wytrzymacie. Dobra, lecimy na speedrun'a. Może się uda tam gdzieś w tym czwartym levelu gdzieś kawałek dalej dojść. Tyk, skupienie pełne. A nie, kurde, już jak nacisłem się dopiero wtedy pojawiło, nie? Jeszcze moment, czekajcie. Konia z rzędem dla tego, kto tą gierkę przejdzie. Nawet borsuka nie wierzę w takich gierkach. Lecimy. Proszę, 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 jest, udało się, dobra. Level drugi, tutaj tylko formalność. Oczywiście wiem, że borsuk jest mistrzem w każdą gierkę, ale ta jest naprawdę trudna i denerwująca. Dobra, szybciutko ten lewalik zaliczymy. Tu mamy flagę i spróbujemy jeszcze raz podjąć wyzwanie Aktimela i przejść. Tyk. Skok. Ach ty, Franco. Jeszcze raz. Fajnie. Dobra, udało się. Trzeci lewelek. O, tutaj wam tą zapadnię teraz pokażę, jak można się na górę dostać. Tylko tu nie nerwowo z tymi kulkami, żeby głupie życia nie stracić, dobra. I popatrzcie, teraz podskoczę tutaj na tej zapadni i ciul, jestem na górze. Przeleciał kawałek, nie zginął, także spoko. No i lecimy. Lecimy tutaj, podnosimy flagi i za chwilkę próbujemy. Ła, Jezus, jak blisko. Woda, synchronizacja. Tyk, tyk. Nie, kła! Kurde, mogłem iść, a już się za ryj złapałem, nie? Bo już myślałem, że zginę, nie? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz sobie spadniemy. Flagi są powciągane. Och, mogłem cisnąć tego Joya. Jeszcze raz tutaj lecimy. Ustawiamy się. Nie teraz. Spada w dół. Nie teraz. 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 Jedź, jedź, jest. Udało się, dobra. Dwa życia nam zostały. Lecimy. Bez pioruna, skacz. Rozpęd, fire i w dół. No i właśnie tutaj jest taki pixel perfect. Tu się wkurzałem milion razy. Dobra, nie pokażę wam. Sami to sprawdzicie. Jak będziecie grali na emulatorku, sobie róbcie stan gry tutaj, mając jeszcze jakieś życia i próbujcie ten moment, bo to jest nie na moje nerwy. I wychodzi na to, że przez chmurki też można przelatywać bez straty życia, uderzając o glebę. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.